Cześć moi kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj zaczynamy vloga. Nie nagrywałam już ponad tydzień, a wszystko to było związane z weselem, jak dobrze wiecie. Już jest po weselu, goście już wyjechali z domu, więc mogę sobie po prostu spokojnie w końcu nagrywać. I powiem Wam, że ciężko jest wrócić tak do vlogowania, jak się zrobiło taką dłuższą przerwę. Niedawno wstałam, znaczy no niedawno jest... Jest 11:20 i tak sobie siedzę i zamierzam Wam nagrać test na żywo takiego kremu BB. Zaraz wam pokażę, bo ja sobie zamówiłam ze Skin 79 maseczki takie nawilżające. Ja zaraz Wam pokażę, jeżeli chcecie kupić. O, widzicie, mam tyle Wam do pokazania. Jeżeli chcecie kupić, to właśnie takie maseczki w płachcie są nawilżające, jakieś oczyszczające, przeciwzapalne, no różne, właśnie zależy jaką kupicie. I takie maseczki ogólnie kosztują 15 zł, a poprzednie kosztują 9,90, ale można też kupić czteropak i ten czteropak wtedy jest za 30 zł, czyli wychodzi nam 10 zł taniej i jeszcze przez to sobie kupiłam dwie osobne maseczki, bo wcześniej zamówiłam sobie 4, ale już użyłam. Naprawdę rewelacja, polecam Wam serdecznie i kupiłam sobie następne. I tutaj dostaję do takiego zamówienia zawsze taką próbkę złotego Super BB jakiegoś tam Gold i tego Super BB Pink, tylko że to są te azjatyckie kremy BB i one są bardzo jasne, bo Azjatki są wiadomo jasne, a ja jestem opalona i na mnie to wszystko po prostu jest no za jasne, odcina mi się. I powiem Wam, że używałam ten różowy i bo krycie jest naprawdę super, aż się zdziwiłam, że krem BB może tak kryć. Tutaj jest do cery tłusty i mieszany, aczkolwiek ten różowy, powiem Wam, że nieźle się świecił na twarzy sam, bo z pudrowaniem już trochę lepiej, ale potem i tak się świecił, ale jest dla mnie za ciemny, za jasny. I teraz przy tym zamówieniu dostałam jeszcze dodatkowo taki krem BB i to jest taki troszeczkę jakiś glowing skin, ale tutaj chodzi o to, że on jest taki dla cer ciemniejszych i śniadych, więc może ten będzie dla mnie dobry, ale ogólnie jeśli chodzi o to, do jakiej on jest cery, to tutaj nie jest napisane, bo tamten był do mieszanej. Nie, tutaj nie ma napisane do jakiej cery, po prostu jest przeznaczony dla cery bardziej śniadej, więc zamierzam Wam dzisiaj zrobić test na żywo z tym kremem, bo może będziecie chciały kupić. Ja już mam tych fluidów teraz dużo, więc na razie nic nie kupuję. No i tak, i powiem Wam, że teraz sobie w końcu odpoczywamy, bo te wesele się skończyło i tak wiecie, wszyscy pojechali. Mam siostra z mężem i jest spokój, bo troszeczkę posiedzieli, bo jeszcze sesję zdjęciową mieli, więc jest ok. I wesele się udało, wybawiłam się, oczywiście na poprawiny już nie dotarłam. Podziwiam osoby, które mają taką werwę, że mogą wysiedzieć całe wesele. Ja i gdybym miała kiedyś tam swoje wesele, nie wiem, czy bym wytrwała do końca, na pewno by nie było poprawin, ale do końca to, no nie wiem, bo ja po prostu o 3 w nocy jestem już tak nieprzytomna, że ledwo żyję. No i oczywiście teraz też nie wytrwałam. No ale co? Tak. Będę się ogarniać, w ogóle moja buzia to jest jedno wielkie bujowisko. Mam wypryski na twarzy, trądzik, wszystko wróciło, to co wcześniej wyleczyłam tym tonikiem oczarowym, to teraz mi to wszystko wróciło i naprawdę już nie mam siły, nie wiem co z tym robić, czy to zależy od tego, że tutaj jest inna woda, inne wszystko, no nie mam pojęcia, więc tak. Idę, bo może nagram właśnie ten test i bym go wrzuciła Wam też na kanał. Oczywiście najpierw Wam wrzucę vloga, bo chcieliście vloga bardzo i się zdziwiłam. Napisałam Wam właśnie wczoraj na Facebooku, czy i co chcecie, czy chcecie film i jaki, o tak. No i oczywiście vlog. No ale były też inne propozycje, więc inne propozycje też na pewno będą. Aha, i jeszcze chciałam Wam pokazać, bo kupiłam sobie wczoraj pufkę do pokoju, bo brakowało mi, miałam takie jasne krzesło, takie śmietanowe bardziej, które mi nie pasowało do pokoju, bo mam niebieskie dodatki w pokoju, białe meble.
I ta śmietana tak mi do niczego nie pasowała i chciałam sobie kupić pufkę taką niebieską już dawno i wcześniej widziałam taką fajną, ale ona kosztowała 400 zł, no i mówię, że nie za bardzo. Mama mówi, że mogłabym sobie kupić, ale no tak, no wiecie, 400 zł to dużo za pufkę. No i wczoraj przy okazji, tak jak już mam zakupów, to mówię, a wiecie, do Biedronki zobaczę, co tam mają. I taką fajną pufkę i za chwilę Wam ją pokażę, bo może jeżeli Wy szukacie jakiejś takiej pufki i chcecie kupić, no to wybierzcie się do Biedronki i tam dostaniecie i naprawdę bardzo fajnie wygląda. Dzisiaj prezentuję właśnie moja pufa, tutaj mam kawałek torby, bo leżała ta torba na tej pufie i muszę coś zrobić jeszcze z tymi kablami, bo one tutaj tak wiszą i dajcie mi znać, co Wy właśnie robicie, jak macie tutaj takie kable, bo nie mam co z nimi zrobić, one brzydko wyglądają, tutaj wiszą i muszę może jakieś pudełko, do jakiegoś pudełka, no nie wiem. Nie wiem, co z tym zrobić, ale muszę pomyśleć. Więc tak się prezentuje ta pufa. Ona jest od spodu zapinana na suwak, więc ten materiał można wyprać. Jest taka bardzo przyjemna, nie zapada się, jak się na nią usiądzie. Sprawdzona jest, więc tak, tak właśnie ona wygląda i pasuje mi wystrojem. Nie przestraszcie się, bo tu jest w ogóle taki bałagan do koloru lampki. Lampka może troszeczkę jaśniejsza, ale to tutaj nic nie przeszkadza. Myślę, że właśnie fajnie współgra z podłogą i ogólnie i jest fajna właśnie, bo mogę ją, zaraz Wam pokażę, całkowicie wsunąć pod toaletkę i ona wtedy mi nie przeszkadza, jak chcę pościelić łóżko, ponieważ moje łóżko sięga prawie do toaletki, więc mogę sobie ją spokojnie posunąć do toaletki i jest wtedy dobrze. I ona kosztowała 69 zł, więc jeżeli chcecie, to w Biedronce są takie i ja miałam w swojej Biedronce jeszcze kolor czerwony i była taka bardziej owalna. Może jeszcze jakieś inne kolory macie, nie wiem, dajcie znać, jeżeli u Was w Biedronce są inne kolory. Myślałam też nad szarym, ale chciałam, żeby pufka raczej była w takim akcencie, takim jak tutaj właśnie niebieskim. Więc tak, ja idę nagrywać może ten test właśnie i potem się do Was odezwę. Właśnie nagrałam filmik i miałam Wam nagrywać ten krem BB. Nie wiem, czy go Wam pokazywałam, czy nie. Już teraz nie pamiętam. Ten ciemniejszy do ciemniejszej karnacji, bo tamte, co Wam mówiłam, są do takich typowo azjatyckich, do azjatyckich karnacji. I ten ciemniejszy, gdy włączyłam kamerę i chciałam go nałożyć na buzię, o losie, ja nie wiem, nie ma takiego pomiędzy w tym Skin 79, ponieważ albo są bardzo jasne, albo ten czerwony, który jak nałożyłam na rękę, był dosłownie, ja nie wiem, to był po prostu brąz, to był po prostu brąz, taki, no taki fest, więc stwierdziłam, że nic z tego filmu, nawet dla dobra filmu, nie nałożę sobie tego na twarz, bo to po prostu będzie wyglądało komicznie. Więc stwierdziłam, że nagram Wam pielęgnację wieczorną, ponieważ moja Wicka, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, wczoraj na Facebooku napisała, że chce zobaczyć moją aktualną wieczorną pielęgnację. Tutaj są jeszcze resztki tej wieczornej pielęgnacji, co nagrywałam, a resztę już pochowałam. Więc tak, tak to dzisiaj sobie dzień ułożyłam na nagrywaniu. Teraz Wam jeszcze zmontuję ten film. Oczywiście nie vlog, bo vlog to jeszcze w trakcie produkcji. Dzisiaj wybieram się do babci, ale powiem Wam, że oczywiście remont bloku nadal trwa, wiercenie nadal trwa i mam okna. Mimo tego, że mam rolety w górze, to mam pozasłaniane taką nie taśmą, tylko kurczę, folią, i ja nigdy nie widzę teraz przez tą folię, czy słońce świeci, czy nie, ale wydaje mi się, że dzisiaj jest tak pochmurno, jest duszno, gorąco, ale jest pochmurno, więc no więc trochę kiepsko, bo ja chyba wolę jakieś słońce. I tak, dzisiaj jadę do babci, oczywiście Was ze sobą zabiorę, pokażę Wam, jak punia lata. Myślę, że ten vlog będzie oczywiście przegadany na takich głupotach. Aha, i chciałam Wam jeszcze pokazać te kolczyki, zapomniałam. Założyłam i mówię, przypomnę sobie, żeby Wam powiedzieć. Kupiłam sobie wczoraj w rezerwie takie duże, granatowe. One jeszcze były w kolorze różowym. Powiem Wam, że takie są promocje, że naprawdę niesamowite. I takie naprawdę fajne, typowo dla brunetki mi się wydaje. Takie kolorowe. Zazwyczaj mi się nie podobają tam kolczyki i tak ciężko dostać coś fajnego. Akurat te mi się bardzo spodobały i kosztowały 20 zł. Jakbyście chciały kupić, to na pewno jeszcze znajdziecie, bo to chyba, to nie jest, to nie są
są po promocji kurczaki, tylko to jest jakaś taka po prostu kolekcja. Nie wiem czy nowa, ale na pewno nie ta z przeceny, więc pewnie będziecie mogły dostać. Więc tak, ja idę zgrywać te filmiki, żeby coś w końcu się na tym kanale pojawiło, bo trochę siara, nic się nie pojawia. I potem się do Was odezwę, nie wiem czy przed wyjazdem, czy może już jak będę na miejscu u babci, więc pa! I tyle z naszego spaceru. Punia nas zaciągnęła do samochodu. Oczywiście biorąc psa trzeba się liczyć z tym, że spacer będzie krótki, ponieważ bardzo szybko chce wracać. No i dupa. Punia, dlaczego chciałaś wracać? Siedź! Siedź, bo tutaj jest ulica i boję się, że mi wyskoczy. Siedzi, punieczka, siedzi. Siad, siad, zaraz pani da wodę. Tylko powie coś. Zaraz pani da wodę. Oczywiście piła w drodze, ale jeszcze trochę musi się napić. Siad! I tak może będzie mi lepiej widać. No i widzicie, tak dzisiaj dzień mija. Miałam jechać do babci, a okazało się, że nie pojechaliśmy, tylko wyszliśmy na spacer tutaj na Stare Miasto. Oczywiście chciałam, muszę tutaj Punię trzymać. Siad! Chciałam Wam powiedzieć, że grałam sobie ostatnio Pokémony i troszeczkę w to gram, ale powiem Wam, że ta gra mnie nie porywa, nie jest jakaś taka fascynująca. Może tak złapię. I jedziemy jeszcze coś zjeść, prawdopodobnie do McDonalda, bo mam taką ochotę. Dzisiaj mało w ogóle jadłam, więc coś sobie tam w McDonaldzie zjemy i potem się jeszcze do Was odezwę. No, przyjechałam do domu, jest godzina 9:30 i powiem Wam, że jestem taka zmęczona. Trzymam właśnie, wiecie, zapalniczkę, bo świecę będę zapalać. Zaraz Wam pokażę, jaką będę palić. Musi się trochę teraz, będzie się z niej dymić i za chwilę przestanie. I to jest świeczka z TK Maxa. O, zobaczcie jak się dymi. Za chwilę niech się tylko skończy dymić i za chwilę Wam pokażę. O, dobra, już. I to jest świeczka z TK Maxa, eukaliptusowa i tutaj jest DW Home. To jest taka świeczka i powiem Wam, że mam ją już, tutaj ją postawię. Mam ją już chyba 2 tygodnie, coś takiego i palę ją tak co drugi dzień, co trzeci dzień i jeszcze jest ponad połowa, dobrze ponad połowa, ale zapach ma naprawdę fajny i fajnie pachnie tak w pokoju. Była taka jeszcze jedna właśnie z tej marki pomarańczowa, ale jak już się zdecydowałam na kupno, to była wykupiona, więc nie kupiłam. I tak wróciłam, zresztą jak widzieliście, nie pojechałam do babci, tylko jednak pojechaliśmy na spacer, a teraz w Płocku jeszcze jest Audio River, o tak, więc jeżeli ktoś zna i może ktoś z Was pojechał na Audio River, to dajcie znać, czy byliście w Płocku. Mnie to jakoś tak nie kręci, nie za bardzo nie znam tych osób, tych zespołów, które tam będą grały, nie mam pojęcia w ogóle na czym ta muzyka polega, ale jakoś mnie to nie kręci. I tak mi minął dzień właśnie. Pogoda nam troszeczkę pokrzyżowała plany i tak jakoś właśnie to minęło. Padał deszcz i powiem Wam, że po deszczu jak gdyby ja jeszcze gorzej znoszę tą moją alergię. Mimo tego, że niby mówią, że na przykład po deszczu te alergeny, tak jak gdyby one wszystkie tak osiądą, one już się tak nie pylą, to ja mam na przykład zupełnie na odwrót. Ja po deszczu po prostu nie mogę przebywać na dworzu, jest masakra. No więc tak mi minął dzień. W ogóle ten vlog jest taki jakiś dziwny, ja też nie mogę jakoś ostatnio dojść do siebie. Ta pogoda taka, wiecie, no różna, zmienna i to też się tak odbija na samopoczuciu. Więc tak, Unia tutaj weszła i otworzyła drzwi. No, więc tak, będę kończyć już tego vloga i mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i do zobaczenia w kolejnych vlogach. Pa, pa!